Dzień dobry, witamy Was serdecznie na kolejnej transmisji na żywo, transmisji astronautycznej ze startu kolejnego instrumentu w stronę Księżyca. Mamy 15 lutego 2024 roku. Wita Was serdecznie Mateusz Kalisz oraz Radek Grabarek z kanału We Need More Space. Witajcie serdecznie. Tak jest, tradycyjnie, jak już to bywa podczas misji astronautycznych, jest tutaj również z nami Radek. Moi drodzy, na sam początek oczywiście najważniejsza będzie dla nas informacja, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Adam Kusiak pisze, widać, słychać. Ola K. pisze, cześć wszystkim. Witam Marcina, witam Ludzka, witam również Ole, Adama, Oneiro, cześć, witam Pawła, witam Andrzeja. Z tego, co mi wiadomo, jest już was tutaj całkiem dużo. Jeszcze możecie napisać, zawsze chętnie dowiaduję się, co wy robicie zazwyczaj w tych dziwnych godzinach, kiedy live'y są organizowane. Tak, widziałem na... pytał się Adesek właśnie, czy wy już wstaliście, czy jeszcze nie śpicie? Właśnie, to jest taka dziwna pora, jest 6:35 w nocy. Dla mnie to jest taka pora, to jest środek nocy. Zawsze miałem problemy z tym, ja jestem nocnym Markiem. Ty, Radku, chyba też z tego, co już tak, wiem. Zdecydowanie tak. Ja nie wiem, czy ktokolwiek zainteresowany nocnym niebem może być po prostu rannym ptaszkiem, chociaż pewnie się zdarzają. No, tak, do obserwacji Wenus lepiej. Zdecydowanie wolałbym godzinę startu typu pierwsza, druga w nocy. To byłoby zupełnie luz, prawda? A taka szósta to już jest o wiele bardziej wymagająca. Patrycja pisze, powtarzam matematykę na dzisiejszy egzamin. Rafał Adler wraca z pracy. Łukasz Kruczkowski jest po pracy i jeszcze nie śpi. A Heb Zone pyta, o której startuję. W pracy jestem i nie mogę słuchać. Start mamy o godzinie 7:05. Tak? Tak to wygląda dziś. Wczoraj mieliśmy 6:57, dzisiaj delikatnie się przesunęło. Dajcie znać jeszcze, czy właściwie, chociaż jeśli nic nie piszecie, to pewnie jest ok, bo nikt nie pisze głośniej stream, ciszej stream, czyli też proporcje głośności pomiędzy nami a transmisją NASA są w tej chwili, myślę, bardzo dobre. A Magda Rindak... Właśnie, że tak? Prasuje koszulę. To jest jedna z rzeczy, której bardzo nie lubię. Dlatego cieszę się, że mogę pracować z domu.
a Wojtek po 12-godzinnej zmianie. No to tak, inwazja na Księżyc trwa. Rok 2024 właściwie rozpoczyna się od kolejnych startujących w stronę Księżyca instrumentów. To już druga misja z programu CLIPS lub CLPS, różnie się to wymawia, zauważyłem. Pierwsza, Peregrine w styczniu, też transmitowaliśmy wspólnie na żywo. Misja nieudana, chociaż dziś są pewne plusy, przynajmniej dla nas, osób, które lubią się emocjonować startami, że po raz kolejny mamy te emocje, tę otoczkę wokół startu, że znów jest to powrót Amerykanów na Księżyc, że może to być ponownie pierwsza misja prywatna, która z powodzeniem wyląduje na Księżycu, bo gdyby to wszystko było już drugie, no to też wokół tego nie byłoby właśnie takiej atmosfery, jaka w tej chwili jest zbudowana. No i też mieliśmy w tak zwanym międzyczasie misję Japończyków, misję Slim, która, nie wiem, teraz właściwie... Ta misja oczywiście była z pewnymi problemami, ten lądownik wylądował przechylony. W każdym razie uruchomiono go tuż przed zachodem słońca, bo tak były te panele słoneczne tego lądownika ustawione. I teraz w kraterze Cyrillus, czyli tam, gdzie on się znajduje, wschodzi słońce, więc zobaczymy, czy on w ogóle ma szansę wystartować w kolejnym księżycowym dniu, czy nie. Na to będziemy musieli chyba poczekać. Chyba, że coś więcej, Radku, wiesz, czy będą podejmowane próby wybudzenia go? Myślę, że zawsze będą podejmowane próby i każda załoga, każdy mission control chce spróbować, no ale nie wiem, czy to się udaje, czy nie wiem w ogóle, czy był projektowany na to, żeby przetrwać noc księżycową. Natomiast powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, mianowicie, że wylądował przechylony. On miał wylądować przechylony, ale to, co się stało, to było... O jeden przechył troszeczkę za dużo, tak? Bo po prostu wylądował jak do góry nogami. To była bardzo oryginalna sonda i lądownik właśnie, który miał wylądować bokiem, tak jakby można go porównać do takiego żółwia, tak? Który właśnie na tej skorupie swojej miał panele słoneczne i lądował jakby tak pionowo i miał wylądować w ten sposób, ale wylądował jakby na czubku. On już tak śmiesznie wyglądał, jak się nawet na niego patrzyło, że jest taki śmieszna konstrukcja właśnie. Tak, to bardzo ciekawe, znaczy pod tym względem miał wylądować właśnie na boku, bo miał lądować właśnie w kraterze, na pochylonym terenie i dlatego specjalnie zaprojektowano go w ten sposób, aby tak no osiadł bokiem, tak? Ale to nie do końca się udało. No i to jest zabawne też pod tym względem, że jedna z głównych zasad rakietowego rzemiosła mówi ci, że tym spiczastym do góry, tym dymiącym do dołu, nie? A tutaj no, do góry nogami. Dokładnie tak. A wiemy na pewno, że prywatne lądowniki od Intuitive Machines nie są zaprojektowane do przetrwania nocy księżycowej. Ta misja to IM-1 lub IM-1. Po naszemu, ale będzie też misja IM-2, IM-3 i one z tego, co widziałem, przynajmniej na dzień dzisiejszy, tak, powiedzmy sobie, ostatnio troszkę śmialiśmy się z tej konstrukcji, mają wystartować w marcu 2024, czyli za miesiąc i w czerwcu, przynajmniej takie były plany. Nie wiem, jak w tej chwili jest to, czy w dalszym ciągu możemy mówić o tym, że tak to jest planowane. Ale mówisz o następnych misjach Intuitive Machines? Tak. Ja wczoraj czytałem, że następna misja to czwarty kwartał tego roku i pierwszy kwartał następnego, czyli już są zmiany. To zostało przesunięte, ale pewnie jeszcze po dzisiejszej misji no, zobaczymy. To wiadomo, że będzie się zmieniać. I dzisiejsza misja, tam też właśnie chyba szef firmy się wypowiadał, że no, drugi ten lądownik jest bardzo podobny do tego pierwszego, no i gdyby podczas tej misji coś poszło nie tak, no to już nie są w stanie jakby dużych zmian tam zrobić konstrukcyjnych. Oczywiście software można tutaj zmienić i przegrać i tak dalej, ale hardware'u już nie zmienią. I myślę, że możemy tak wstępnie troszeczkę właśnie powiedzieć coś o tej misji, bo tutaj właśnie pytacie, ej... Tak, też miałem do tego nawiązać. I więc
O, tutaj teraz chyba widzimy animacje różnych lądowników księżycowych. NASA pokazuje. I może zacznijmy od tego, że właśnie dzisiejszy start jest kolejnym z tego programu Commercial Lunar Payload Services, czyli programu, w którym NASA daje pieniądze prywatnym firmom w zamian za usługę, zawiezienie ładunków na Księżyc. I może to być w dowolnej, tutaj NASA nie wymaga, jak ma wyglądać ten lądownik, nie ma praw do planów tego lądownika. Prywatna firma może zaproponować taką usługę i NASA ją kupuje. To jest ogromna nowość, bo do tej pory po prostu misje NASA to NASA projektowała taki lądownik, jakaś firma ten lądownik wykonywała i później to leciało na Księżyc i to były ogromne koszty. Teraz ta dzisiejsza misja, NASA zapłaciła za nią 118 milionów dolarów, co jak na misje kosmiczne jest bardzo, bardzo małą sumą, kwotą. I lądownik właśnie Nova C dzisiaj spróbuje wystartować i za chyba 6 dni wylądować na Księżycu. Właśnie, na co warto zwrócić uwagę, NASA postawiła w przygotowaniach misji Artemis 3 również na taką troszkę inną organizację niż zazwyczaj, czyli kilka mniejszych misji, w których, no jeśli kilka się wykrzaczy, to kilka wyląduje i zawsze jakieś te dane zostaną zwrócone, niż jedną większą, która byłaby obarczona, wiadomo, większym ryzykiem. Jeśli coś by raz nie poszło, to tracimy o wiele więcej. To po pierwsze, warto jeszcze zaznaczyć, że właściwie i tak przebieg tych mniejszych misji nie ma wpływu na ogólny harmonogram prac nad Artemis 3, nie opóźnia tego programu. Jeśli będzie on opóźniony, to na pewno z zupełnie innych względów. I jeszcze co ciekawe, na to też zwrócił Radek uwagę, zauważcie, jak szybka jest to misja w porównaniu do tych wcześniejszych. Peregrine miał też lądować w lutym po starcie, prawda? Tam miała być dosyć długa orbita, jeśli dobrze pamiętam. Na Slima troszkę też poczekaliśmy, a tutaj raptem kilka dni. W dodatku ten start jest zaplanowany tak, że bez względu na to, czy ta misja startowała wczoraj, dziś, czy ewentualnie gdyby coś się stało i miała wystartować jutro, to data lądowania i tak jest 22 lutego. Czy będzie można śledzić lot tego lądownika online? Pyta A. Dasek. Nie wydaje mi się. Chociaż kto wie, czy NASA czegoś nie uruchomi, na przykład w swoim Eyes on the Solar System. Natomiast będziemy próbować w piątek, czyli jutro już, na transmisji live, o ile będzie taka możliwość, o ile będzie on jeszcze wystarczająco jasny po takim czasie od startu, poszukać go na niebie. A, i właśnie, nie wspomniałem wam o jeszcze jednym, bo widzę, że mamy w tej chwili 191 osób na czacie. Wiem, że pora jest bardzo wczesna, ale będziemy wam bardzo wdzięczni, jeśli w tym momencie zaatakujecie łapeczki w górę. Najlepiej. Wtedy algorytm zadziała tak, że być może ktoś teraz sobie już ogarnia poranną prasówkę przed pracą i nie dostał powiadomienia o tym, że taka transmisja właśnie się rozpoczęła. A ja jestem ciekaw, chciałbym wam zadać pytanie, czy ktokolwiek z was na przykład ogląda nas teraz na telewizorze? Bo ostatnio czytałem właśnie takie statystyki, że coraz więcej osób ogląda właśnie YouTube'a, tak jak właściwie byłby to Netflix. Więc czy jakiś inny streaming, czy ktoś nas ogląda na telewizorze? Możemy zrobić ankietę szybką. Jeszcze mamy chwilę czasu. Łukasz Nijak pisze łapka w górę. Marcin Vanuatu, łapka. Pozdrawiam, Marcin. Świeżo po nocce. Janusz nas ogląda na telewizorze. Grosip czeka na dowóz TV. Wyjątkowo Lucek nie ogląda na TV. I Tomek Przygocki pisze takie starty tylko. Ktoś. Wilhelm Bakersville, 75 cali LG OLED. Wow. Czy ktoś pobije ten rekord? To już chyba sala kinowa. Tak. Jeszcze a propos tej misji, ponieważ Radek wam już tutaj troszkę przybliżył, to też teraz mamy, słuchajcie, już całkiem niedużo czasu do startu.
niecałe 20 minut. Natomiast kiedy Falcon 9 już wystartuje z lądownikiem na pokładzie i przebrniemy przez te pierwsze etapy startu, czyli booster wyląduje, to wtedy Radek będzie miał jeszcze kilka słów, krótką prezentację na temat właśnie misji lądownika Nova Sea, czyli też zwanego inaczej Odyseuszem. Tak, bo jakby ten model lądownika to jest właśnie, jego nazwa jest właśnie Nova Sea, a ten dokładnie egzemplarz, który leci dzisiaj, dostał właśnie swoje imię osobne, Odyseusz. Miejmy nadzieję, że na przekór imieniu nie będzie się błąkał po kosmosie, ale właśnie w te 6 dni doleci do Księżyca. Tak, widziałem już w komentarzach właśnie, czy to na pewno jest trafna nazwa, czy powinniśmy tak nazywać lądowniki. Inna sprawa też, że właśnie zapis tej nazwy mamy Nova, myślnik C, i niektórzy u mnie w zakładce społeczności zaczęli się śmiać na YouTubie, że można go czytać jako Nowak. I czy kolejny lądownik będzie Kowal, myślnik Sky, Kowalski. No to ja myślę, że tutaj dla polskich firm kosmicznych jest bardzo dobry taki protip, żeby tak właśnie nazwać, tak jak nie wiem, no kojarzycie oczywiście Roberta Kubicę, my mówimy, czytamy Kubica, tak, ale w tych mediach anglojęzycznych, no to niektórzy mówili Kubika, więc właśnie zapis tego jakiegoś imienia, nazwy też jest ważny, więc tutaj oczywiście jakieś, na pewno jest taka studencka rakieta Twardowski, ale tutaj Nowak, myślę, że byłby świetnym. Mieliśmy też rakietę Bigos. Tak. Bigos Carbonara była tutaj inspiracja włoską kulturą akurat, ale tak. Meteo pisze, oby rakieta dziś poleciała. Myślę, że jesteśmy na jak najlepszej drodze. Raczej tutaj już nic nie powinno się wydarzyć. Znaczy ja też jestem optymistyczny co do samego startu. Natomiast czy Nowak doleci na Księżyc i wyląduje? Znaczy, właśnie. Ja bym powiedział, że doleci, ale czy wyląduje, tu jest ogromny znak zapytania, dlatego że to jest pierwszy statek kosmiczny wysyłany w kosmos przez firmę Intuitive Machines, dokładnie tak jak wcześniej było z Peregrinem i tutaj wiele rzeczy może pójść nie tak i pewnie tak będzie. Jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę, bo teraz widzę, że tutaj na streamie pokazują nam Starshipa, więc no w tej chwili Starship właśnie tam w Boca Chica w Starbase został złożony do następnego lotu. Tak naprawdę jeszcze będzie chyba próba generalna, wet dress rehearsal. Na nią czekamy. Wczoraj prawie miała ona miejsce, ale do tego nie doszło. Tam coś pewnie no nie poszło tak, jak się spodziewano. I więc chyba dzisiaj będą próbować właśnie zrobić tą próbę generalną. I tutaj chyba też pokazywano właśnie grafikę, że właśnie w Starbase będzie budowana druga wieża startowa. No i oczywiście SpaceX chwali się tym, tutaj właśnie pięknie widać, że no cały ten program i ten dzisiejszy start ma doprowadzić w końcu też do tego, że zobaczymy kosmicznego, tego księżycowego Starshipa właśnie lądującego na Księżycu w misji Artemis 3. A dzisiejszy start to jest, oczywiście tam są instrumenty naukowe, które mają pomóc NASA właśnie w wylądowaniu w przyszłości ludzi też na Księżycu. Więc tutaj są takie rzeczy i jeszcze wcześniej SpaceX się chwalił tym, że no w tej chwili, znaczy wczoraj wieczorem o polskiego czasu, to 4 rakiety SpaceX na 4 różnych stanowiskach startowych były właśnie zintegrowane, stały pionowo i niemalże doszło do takiego momentu, do takiego no, wydarzenia, że 3 rakiety właśnie by wystartowały niezależnie od siebie w ciągu tam 7,5 godziny, ale start jednej z nich, Starlinka, przełożono, więc to nie będzie takiej koniunkcji tutaj startów. Natomiast właśnie i na 2 platformach na Florydzie i w Kalifornii stały Falcony 9, a Starship jeszcze w Starbase dodatkowo. To jeszcze dodam od siebie
odnośnie tych kilku misji, jak wspominałem wcześniej wymieniałem, jakie są zalety rozdzielenia tego na kilka mniejszych misji, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że kilka różnych mniejszych misji może też lądować w różnych miejscach, więc tutaj daje jakby astronomom pole do badań różnych miejsc, bo jak być może pamiętacie, NASA wyznaczyła potencjalnie bodajże 13 takich obszarów w okolicy południowego bieguna Księżyca, w których misja Artemis 3 może lądować i każda z tych misji, IM-1, IM-2, IM-3, dodatkowe jeszcze jakieś inne mniejsze misje z programu CLPS, będą lądowały właśnie w każda w nieco innym miejscu, wszystkie w okolicach bieguna południowego Księżyca, bo tam mamy te wiecznie zacienione kratery, które na swoim dnie mają zamarzniętą wodę. Akurat ta misja ląduje w pobliżu krateru Malapert A. I gdyby ktoś był ciekawy, czy te kratery można sobie podglądać z Ziemi, to jest pewien problem. Teoretycznie można, ale okolice południowego bieguna Księżyca raz są lepiej widoczne, raz troszkę gorzej, a to związane jest z libracją Księżyca. Ale o tym może powiemy sobie jutro, bo jutro będziemy obserwować Księżyc od około godziny 18:30, ale o tym też jeszcze wam potem powiem. Odyseusz Nowak. Niedawno widziałem taki materiał w internecie, taką chyba rolkę shorta właśnie, że jakie takie zwyczajne słowa byłyby właśnie dobrymi imionami, gdyby coś tam właśnie nie znaczyły. I akurat Odyseusz to już w sumie jest imię, tak? Więc tutaj akurat też pasuje, ale, ale czasami są takie właśnie dobre imiona, dobre nazwy, które by pasowały. Teraz też jest chyba taki trend, aby dawać oryginalne imiona, bo już tam się przyjadły Łukasze, Mateusze, Anie, Kasie, więc myślę, że tutaj inwencja twórcza jest bardzo pożądana. Przypomniał mi się Jean-Claude. Taki obrazek krążył po internecie. Ja do tej pory nie wiem, czy to nie jest fake, bo aż ciężko w to uwierzyć. Nie wiem, czy to kiedykolwiek widziałeś. Chyba tak, ale to też bym bardzo, bardzo uważał, czy to jest prawda. I mamy 11 minut do startu. Kevin się pyta, kiedy Sławosz leci w kosmos. No to jeszcze tego nie zostało to ogłoszone. Najprawdopodobniej na właśnie misji Axiom 4, najwcześniej jesienią, może październik, ale może równie dobrze w styczniu, więc jeszcze tego nie wiemy. Generalnie Europejska Agencja Kosmiczna ma taką tendencję do tego, żeby jak jedna misja się skończy, to żeby dopiero ogłosić następną, jeśli chodzi o takie załogowe. No i teraz w Axiom 3 poleciał Szwed, wrócił już. No i myślę, że możemy się spodziewać pewnie tego ogłoszenia na dniach, w ciągu następnego miesiąca raczej to nastąpi. Mhm. Ja jeszcze przypomnę, że mamy też za kilka dni start misji Crew 2 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, czyli tej misji regularnej do ISS. Nie, Crew 8. Ojej, Crew 8, tak, jejku. Wczesna pora. Wczesna pora, tak, trochę. I tutaj jeszcze Bartek. Kiedy Księżyc jest na północ od ekliptyki, to widać lepiej ten południowy biegun, jeśli się nie mylę. To na pewno pomaga, ale nie tylko to warunkuje dobrą widoczność bieguna. Libracja przede wszystkim. Zbyszek pyta, czy da się go zobaczyć. To jutro będziemy próbować, jeśli będzie taka możliwość. On po tylu godzinach od startu może już być zbyt daleko. Pamiętajcie, że to jest niewielka skrzyneczka, 4 bodajże na 3 metry mniej więcej, więc niewielki obiekt, nie świeci własnym światłem, wyłącznie światłem odbitym. Jutro też będziemy mieć księżyc na niebie, on leci w stronę księżyca, więc ten księżyc gdzieś może być niedaleko niego, więc być może się uda, być może nie. Na to okaże się jutro. Witam, Jozue. Tak, rakieta Kalisz.
No z tymi imionami, skoro tutaj jeszcze na ten temat mówimy, to z jednej strony wiecie, jest łatwiej, nie? No bo na przykład jak ktoś ma, ja osobiście znam Kasię Kowalską, Anię Nowak, Anię Kowalską, nie? Więc jakby takich ludzi w Polsce pewnie są tysiące, więc to utrudnia, a mnóstwo moich kolegów na przykład ma na imię Michał, więc trzeba później, mówisz, wspominasz komuś o kimś, Michał, i cały czas to jest jakby to problem z tym, ale z drugiej strony jest, jak ktoś ma bardzo oryginalne imię, to też ciężko zapamiętać, więc tutaj to działa w dwie strony. Torpedownik pisze, przypomnijcie jeszcze raz w skrócie, co to za misja. Przypomnimy, tylko tak jak już wspominałem też wcześniej, Radek jeszcze poświęci kilka chwil tuż po samym starcie na przybliżenie wam tej misji, ponieważ rozpoczęliśmy dosyć na krótko przed startem, ledwie rozpoczął się stream, przywitaliśmy się, odpowiedzieliśmy na kilka waszych pytań i już mamy 8 minut do startu. Natomiast za około 16 minut, czyli 8 minut po starcie, kiedy wyląduje booster Falcona, wtedy też misja zostanie wyjaśniona dokładniej przez Radka. Radku, teraz chcesz wspomnieć może coś jeszcze? Tak, w skrócie. Misja z prywatnym amerykańskim lądownikiem Nova Sea, tak się nazywa ten model lądownika, a dokładnie ten egzemplarz Odyseusz, mówiliśmy o tym właśnie przed chwilą, ma polecieć na południowy biegun Księżyca w ramach misji sponsorowanej, zakupionej przez NASA, która właśnie chce stworzyć taką ekonomię wokół księżycową i dlatego sponsoruje małe prywatne firmy, aby one dostarczały usługi tak naprawdę dla NASA. I tutaj właśnie NASA zapłaciła 118 milionów dolarów za dostarczenie 6 instrumentów naukowych na powierzchnię Księżyca w ramach takiego programu Commercial Lunar Payload Services. I dzisiaj ten lądownik Nova Sea od amerykańskiej firmy z Houston, firmy Intuitive Machines, leci po raz pierwszy w kosmos. Jest to bardzo ciekawy lądownik, o tym jeszcze powiemy więcej, dlatego że używa paliw kriogenicznych, metanu ciekłego i ciekłego tlenu jako utleniacza i zwykle to się nie dzieje, dlatego że są używane tak zwane paliwa hipergoliczne, które po prostu, kiedy dwie rzeczy zmieszamy ze sobą, to od razu następuje zapłon. To jest prostsze, można takie paliwo w temperaturze pokojowej przechowywać, a tutaj Intuitive Machines, ta właśnie firma z Houston, postanowiła być ambitna i postanowiła zrobić coś innego, trudniejszego, co ma swoje zalety, ma swoje wady. O tym jeszcze będziemy mówić później. I na przykład właśnie wczorajszy start, ten start, który teraz obserwujemy, miał nastąpić wczoraj, ale podczas tankowania właśnie tego paliwa do lądownika, nie do rakiety, tylko do lądownika, no nastąpił jakiś tam problem, temperatura tego metanu nie była odpowiednia, a wczoraj nawet sprawdzałem, że temperatura wrzenia metanu to jest minus 161 stopni, czyli ten metan w środku tego lądownika musi być jeszcze zimniejszy niż ten minus 161 stopni, więc widzicie, jakie tu jest inżynieryjne wyzwanie stojące właśnie przed firmą, która konstruuje i później tutaj przed załogą, która tą rakietę i później ten właśnie lądownik księżycowy tankuje. Tutaj trzeba było też zmodyfikować rakietę Falcon 9, zmodyfikować to stanowisko startowe, tą wieżę, która doprowadza też rurami paliwo, bo do tej pory nie było takiej opcji, aby tankować jakiś statek kosmiczny, który właśnie w tych owiewkach rakiety jest w środku wsadzony. Zwykle one były tankowane na kilka dni wcześniej, ale takimi typowymi, nazwijmy to, paliwami, a tym razem taka tutaj innowacja właśnie zastosowana przez Intuitive Machines. Tak, bardzo obszerne wyjaśnienie. Myślę, że tutaj kolega, który pytał o zarys tej misji, będzie usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. Moi drodzy, mamy już mniej niż 4,5 minuty do startu. Dziękuję też za sugestie odnośnie głośności. Tutaj dostałem parę sygnałów, że jednak byłem troszkę głośniejszy od ciebie. Może dalej jeszcze jestem, bo czasami
ale teraz powinno być w porządku. Torpedownik, właśnie. Tak, pojawił zalewamy się, kawę albo zalewamy ją kawę do środka. Właśnie. Możecie właśnie też powiedzieć, czy jesteście team kawa czy herbata, właśnie co rano pijecie. Albo team yerba. Jeszcze to u mnie yerba, na kanale tak, funkcjonuje. Ja się jakoś jeszcze nie przekonałem do tego smaku. Jakby było pierwsze podejście, ale to jak to też z kawą taką gorzką, nie? Jakby to jest smak nabyty, trzeba się przekonać. Jak ja rozpoczynałem swoją przygodę z yerbą, to się tak naczytałem o jej pozytywnych walorach, że wrażenia smakowe odstawiłem na bok, stwierdziłem, że jak będzie, tak będzie, a po prostu chcę zacząć ją pić. Więc takie moje pierwsze próby to było, ale to mi pomaga, to jest dobre, to mnie naprawdę pobudza i rzeczywiście czułem zupełnie inne działanie niż w przypadku kawy, o wiele fajniejsze. Nie zawsze mi to smakowało, ale później już ten wyrobiony smak pozwalał mi nawet delektować się yerbą, a nawet eksperymentować, sprawdzać różne smaki różnych producentów z różnych krajów, mieszać je ze sobą, więc tak to się przerodziło. Może te początki rzeczywiście są trudne, bo to jest coś, co nie pochodzi też stąd. I dla naszych kubków smakowych jest zupełną nowością. Chociaż często jak dawałem spróbować znajomym lub polecałem, to pojawiała się opinia, że podobne do piołunu. Chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek, ja chyba nie miałem z tym styczności. Tutaj ktoś się zapytał na czacie, czy jestem właśnie team herbata, czy kawa. Znaczy pijam oczywiście obie te rzeczy, ale rano czarna kawa to jest to, co mnie pobudza i bez czego żyć nie mogę, więc teraz też jeszcze. Ja lubię też, nawet mam dziś i miewam zazwyczaj, ale już nawet do samego końca nie wiem, czy mnie pobudza ta kofeina, czy po prostu sam ten klimat już robienia tej kawy, potem ten zapach i po prostu popijanie oczywiście i sam ten smak. Adasek no pyta, ile yerby wsypuje do kubka. Według przepisu 2/3 czasami matero, także robię dosyć porządnie i mocno. Ale słuchajcie, minuta 55 do startu. Myślę, że możemy podgłosić sobie już troszkę transmisję. Koniec z gadaniem o pierdółkach. Tutaj rakietę ma startować. Mamy lecieć na księżyc. Tak, tutaj wcześniej widzieliśmy to, że właśnie to ramię, które tak przytrzymuje rakietę, tak się oddaliło tuż przed startem, chyba tam właśnie na 3 minuty przed, tak delikatnie się odchyla. I podczas kiedy rakieta zacznie startować, jeszcze odchyli się troszeczkę bardziej i mamy tutaj 1,5 minuty do startu. Taka jeszcze ciekawostka jest fajna taka, że to jest pierwszy start na Księżyc z tego stanowiska startowego tutaj 39A od grudnia 1972 roku, kiedy startował Apollo 17, właśnie dokładnie z tego stanowiska, więc tutaj Amerykanie mają dodatkowy taki smaczek. To rzeczywiście dodatkowa symbolika w tym całym przedsięwzięciu. Kevin się pyta, czy możemy to nazwać start historycznym. No myślę, że tak właśnie, ze względu na to, że lecimy na Księżyc. No i przynajmniej na razie żadna jeszcze amerykańska firma kosmiczna, prywatna, nie wylądowała swojego lądownika na Księżycu, więc jeśli tym razem się uda, no to tutaj ten start będzie historyczny. Tak, nawet można powiedzieć podwójne historyczne znaczenie. Prywatny lądownik i powrót Amerykanów na Księżyc. Oczywiście w ramach jakiejkolwiek misji, przypominam, nie ma tutaj żadnej załogi. I zaraz odpalamy odliczanie. I robi się gorąco. I lecimy na Księżyc. I zapłon. Lecimy, 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 lecimy. Trzymamy kciuki. Radku, znowu trafiamy na nocny start. Tak, właśnie. Ten start na początku ma piękny jest ten zapłon, ale później już widzimy prawie, że w ogóle sam ogień, chociaż tutaj ujęcia z kamery na rakiecie jeszcze nam pokazują właśnie kawałek Florydy, Cape Canaveral. I poszedł. I poszedł. Falcon. Tutaj ten
Spaliny, gazy wylotowe, no to też jest coś niesamowitego, kiedy widzimy to za dnia, to one są właściwie dłuższe od samej rakiety. Tak? Tutaj rakiety teraz nie widzimy, widzimy sam ten ogień z dyszy silników, więc możecie sobie wyobrazić, jak długa jest jeszcze rakieta tam, bardziej u góry. W przypadku startu wulkana to mieliśmy jeszcze go delikatnie oświetlonego przez te gazy wylotowe, natomiast tutaj zupełnie widzimy tylko płomienie. Tak, i tutaj Wilhelm Baskerville pyta się nas właśnie, ile czasu będzie lecieć, więc tylko 6 dni, więc tutaj jest bardzo szybka misja, nie korzysta takiej specjalnej mało energetycznej orbity, tylko po prostu jest szybki lot na Księżyc. Tak, tutaj Jurek Konarski też pisze, że starty Falcona zrobiły się nudne, w cudzysłowie, jak to dobry czas, że wiadomo, że poleci bez problemu. Tak, tutaj masz rację, Jurek. Tutaj naprawdę te Falcony startują jak w szwajcarskim zegarku. Bardzo dawno nie było żadnego dużego problemu właśnie z Falconami. Miało być tak, że nawet miały polecieć 3 misje w ciągu 7,5 godziny. Start Starlinków przełożono. O, i mamy separację między pierwszym a drugim stopniem. Więc tutaj wszystko jest super. No i zaraz będziemy też pewnie świadkami lądowania rakiety właśnie tego pierwszego stopnia na Landing Zone 1. I jeśli się nie mylę, to wydaje mi się, że wczoraj wieczorem albo właściwie dzisiaj w nocy poleciała jedna misja z Florydy i ona wylądowała na Landing Zone 2, na Landing Zone 2. Więc być może zobaczymy dzisiaj po prostu, jak ta nasza misja, którą teraz obserwujemy, no to pierwszy stopień wyląduje obok drugiego, pierwszego stopnia. Ja jeszcze mam pytanko, bo tutaj widzę, że pojawiają się głosy, że nie słychać streamu z NASA. Niemożliwe, powinno być wszystko ok. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną. Tylko nas słychać, to jest bardzo dziwne. A zapytałem, czy dobra jest proporcja. Back burn on the first stage, that's the first burn of three. The next teraz burns powiedzcie. Coming up will be the entry burn and then the landing burn for the first stage vehicle. Now we are at T plus 4. Pozdrawiamy Darka z Amsterdamu. Teraz słychać, dobrze. To już tutaj. Ale zapytałem na początku, czy słychać nas dobrze względnie. Nie, Lucek pisze, czy. Teraz ok. To wszystko przez to, że włączyłem nasłuchiwanie streama w OBS-ie i wybrałem opcję, która chyba blokowała wysyłanie dźwięku do internetu. Tak to jest, jak się co chwilę wdraża nowe rzeczy. No, live'y mają to do tego, że czasami się właśnie na nich dzieją rzeczy różne. No i oczywiście tutaj Mateusz, wiecie, przecież jest one man team, jednoosobowa drużyna w telewizji, to macie całe studio, 10 osób, tu kamerzysta, tutaj realizator, dźwięku, obrazu, a tutaj my, youtuberzy, to po prostu no, robimy wszystko sami, więc czasami się pewne rzeczy zdarzają. Jeśli tylko mam od siebie coś dodać, chociaż pewnie dobrze o tym wiecie, głównie tutaj nasłuchujemy speakerów, raczej te dźwięki zawsze najfajniej słyszalne są, kiedy jest się na miejscu. Mnóstwo jest tych nagrań amatorskich ze startów Falcona, czy zwłaszcza Falcona Heavy.
telemetry and stage 2 telemetry on your right hand screen. Czy głos nie zniknął po tej krótkiej reklamie? Nie wiem. Nie wiem. Czy to o to chodziło? Dobrze, ale teraz mamy już. Teraz już będę wiedział, o co chodzi, ale naprawdę zapytałem w pewnym momencie, ale to potem już. To już nieważne, nie będziemy tego drążyć. Tak. Wydaje mi się, że teraz widzimy po lewej stronie, jak właśnie pierwszy stopień rakiety Falcon 9 wraca na Florydę. I po prostu przez to, że jest noc, to widzimy tylko takie białe kropeczki, które chyba są światłami właśnie gdzieś. Ale im bliżej, tym więcej powinniśmy zobaczyć. No i teraz mamy, tak, odpalił silniki, żeby wyhamować. Więc tutaj widzimy teraz właśnie tarki Falcona 9. I miejmy nadzieję, że na samym końcu też zobaczymy widok z jakiej kamery gdzieś właśnie przy landing zone, może z jakiegoś drona, co tam SpaceX ma i jak właśnie będzie lądował. That was the second of three burns required for this booster to return back down to land. The next and final czekamy na lądowanie. Burn, that's just a center E9 engine burn, and that helps slow the vehicle down. Czy będzie komunikat po lądowaniu na Księżycu? Nie wiem jeszcze, w jakich porach planowane jest to lądowanie. To będzie czwartek, tak? 22, zgadza się, za tydzień. Czy ja nie wiem, czy to będzie, czy to będzie w jakby takich porach naszych 22, czy to nie będzie, nie wiem, na przykład już 23 u nas, więc tutaj. Właśnie, na to też trzeba zwrócić uwagę. No dobrze, tutaj chyba Falcon jest coraz bliżej, ale tutaj jak studiując klasyka ciemność widzę. O, teraz jest chyba już ten landing burn, tak, czyli właśnie tak. Odpalenie i widzimy lądowisko i o, i widzimy z drugiej kamery, że nic nie wybuchło. Nic nie wybuchło, ale teraz znowu widzimy ciemność, taką totalną ciemność. A, miałem taką nadzieję, że jednak pokażą ten właśnie widok taki, że będziemy widzieć naraz dwie rakiety obok siebie, no stosunkowo obok siebie stojące. Ale chyba po prostu przez to, że jest środek nocy, to nie były one specjalnie podświetlone. Now with that landing, that marks SpaceX's 273rd recovery of an orbital class rocket, including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy. And with confirmation of good orbit, the mission isn't over yet. Coming up, we do tak, have a second burn of our MVAC engine, or SES-2, on board the second stage around the T-plus 41. Czemu tak długo? Z tego co wiem, to Apollo 13 leciał 3 dni do Księżyca. No, przepraszam, myśli bez... Tak? Nie, no to jest, wiecie, kwestia po prostu tego, jak potężną rakietą startuje coś, jaką ma masę, to coś, co wypychamy w kierunku Księżyca. No i oczywiście z ludźmi było bardzo ważne, żeby jak najbardziej skrócić tą misję. No i oczywiście Saturn V, przepotężna rakieta, mogła wypchnąć bardzo duży ładunek właśnie na taką szybką orbitę. A te inne misje, już nie dzisiejsze, ale te poprzednie, no to zajmowały miesiąc, kilka miesięcy mogą lecieć w kierunku Księżyca, dlatego że wypycha się je na taką oszczędną orbitę, która po prostu długo trwa, ale te misje bezzałogowe nie wymagają takiego szybkiego transferu. Radek, wszystko pięknie wyjaśnił. Now before launch we highlighted three of six NASA payloads on board the Nova C lander. The fourth is the SCALPS payload. Czemu prędkość i wysokość się nie zmienia? Zobaczymy. It includes four cameras at the base of the lunar lander. The images it captures will help scientists. No, ja myślę, że to jest myślę, tak? Że to coś musiało się zaciąć, bo ta u SpaceX. Bo tutaj czas widzimy, że działa idealnie. Tak, bo nawet gdyby... O, teraz jest bardzo ciekawa animacja, którą warto zobaczyć. To są takie specjalne kamery na właśnie tym lądowniku Nova C, które będą oglądać i monitorować jakby lądowanie i właśnie powierzchnię Księżyca, właśnie jak te gazy wylotowe z silnika będą rozwiewać ten pył regolit księżycowy.
bo jest to jakby duża niewiadoma i NASA chce po prostu zbadać lepiej, jak właśnie taki ten regolit księżycowy się zachowuje. Dlatego tutaj właśnie mamy 4 kamery, które stereoskopowo będą właśnie bardzo dokładny obraz właśnie tego regolitu rozwiewanego przez gazy wylotowe z dyszy silnika, aby po prostu móc później lepiej modelować i przewidywać, co się będzie działo podczas kolejnych lądowań. To jest, tak, myślę, tutaj... też szczególnie ważne z Starshipem, który ma kiedyś wylądować astronautów na Księżycu, dlatego że no, do tej pory jeszcze no, nikt nie wystartował z Księżyca właśnie używając tych paliw kriogenicznych, więc tutaj też no, są obawy o to, czy właśnie tych dyszy silników na przykład nie uszkodzi ten regolit, ten pył księżycowy, więc tutaj jest taka misja dzisiaj, jeden z ładunków naukowych, który ma pomóc jakby zebrać dane. Mm-hmm. Tak, i teraz tutaj Paweł wyjaśnił, że to już było ten moment wyłączenia silników drugiego stopnia. Około 48 minut po starcie mamy mieć separację lądownika. O, tutaj mamy jakieś ciekawe rzeczy. Może sobie zerkniemy na jakieś telemetrie. Też myślę, że to może być chyba dobry moment, Radku, żebyś powiedział troszkę więcej o tej misji teraz już na spokojnie, kiedy wiemy, tak, że ona zmierza do Księżyca. Dokładnie tak. Myślę, że to jest dobry moment. To ja sobie tutaj troszeczkę przyciszę relacje z NASA i mogę udostępnić swój ekran. Mhm. Poproszę cię. Dobrze, czy widzicie moją prezentację? Widać. Dobra, no to lecimy szybko. Tutaj dzisiaj właśnie mamy start lądownika Nova C. Ja nazywam się Radek Grabarek i zwykle w internecie można mnie spotkać na kanale Winning for Space. Jeśli podoba się wam mój komentarz, jeśli chcecie więcej wiedzieć o kosmosie, jeśli potrzebujecie więcej kosmosu, oprócz Astrolife, to jeszcze zapraszam do siebie na kanał. Tutaj w opisie i tytule nawet tego live'a macie link do mojego kanału WNMS, więc zapraszam serdecznie. Ale dzisiaj już o tym oczywiście mówiliśmy, gdzie lecimy, po co lecimy, czym. O tym wam chwilkę opowiem. Nasza dzisiejsza misja nazywa się IM-1, tak jak nazwa firmy, która stworzyła lądownik, Intuitive Machines One, i lądownik się nazywa Nova C, albo Novak, tak jak powiedzieliście na czacie. A ten egzemplarz tego lądownika to Odyseusz. Lecimy, właśnie wystartowała rakieta Falcon 9 od firmy SpaceX, bardzo chyba dobrze wszystkim znanej. Tutaj po prawej stronie jest zdjęcie, które SpaceX opublikował kilka dni temu, kiedy to właśnie rakieta Falcon 9 już z tym lądownikiem księżycowym w owiewkach rakiety schowanym jest na tle akurat właśnie Księżyca. Myślę, że to piękny naprawdę widok. Co warto powiedzieć o tej rakiecie? Możecie zobaczyć, że u góry są owiewka i ten drugi stopień, które są białe, bo są nowe. Znaczy drugi stopień jest nowy, owiewki są już były używane, ale nadal mają dosyć taki biały kolor. Natomiast cała reszta rakiety, oprócz tego kawałeczka czarnego, który zawsze jest czarny, ale tam, gdzie mamy ten napis SpaceX, no to widzicie, że tutaj jest to osmalone, to jest brudne. Dlaczego? Dlatego, że ta rakieta była już
17 razy startowała, 17 razy lądowała, a dzisiaj mamy 18 raz. Ten egzemplarz nosi numer B1060. To jest najstarszy egzemplarz rakiety Falcon 9 obecnie działający we flocie SpaceX i wiemy już, że no, pewnie szykuje się zaraz do lotu 19, dlatego że już widzieliśmy, że lądowanie podczas misji numer 18 się udało. Wspominałem też o tym wcześniej, że ten start właśnie z dzisiejszy to pierwszy start z tego stanowiska startowego LC-39A od grudnia 1972 roku, kiedy z tego samego stanowiska startował Apollo 17, ten, który wyniósł ostatnich astronautów programu Apollo, którzy chodzili po Księżycu. Jeden z nich, Harrison Schmitt, był kiedyś w Polsce, tak kilka lat temu. Niestety jakoś nie miałem okazji się spotkać, ale może niektórzy z was mieli taką okazję. Gdzie lecimy? Wspominał o tym już Mateusz, na biegun południowy Księżyca. Tak on się właśnie prezentuje na grafice. No to jest taka strona Księżyca, której zwykle nie widzimy. Zwykle z tej strony no po prostu nie widzimy Księżyca, dlatego że oczywiście jest zwrócony w kierunku nas zupełnie inną stroną, tą jedną, jedyną prawilną, ale tym razem lecimy na biegun południowy i dokładnie na ten krater. Tutaj na poprzednim slajdzie widzicie taki całość jakby bieguna południowego, a tutaj mamy krater Malapert A i on jest tak gdzieś około 300 km oddalony od dokładnego bieguna południowego Księżyca. Jeszcze bardziej na południe, jakby w centrum tej grafiki, mamy ten słynny krater Shackleton, który jest najbardziej położony tak na południe, a ten krater Malapert został też wybrany do tej misji również z tego powodu, że on jest rozważany dla tej misji pierwszej załogowej, misji Artemis 3, na ten, który może kiedyś właśnie tam astronauci wylądują. Dlatego tutaj właśnie się udajemy do tego właśnie krateru. I lądownik Nowa C, czyli Nowak, co wiemy o tym Nowaku? Tutaj myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że no, ten lądownik wprowadza pewną innowację. Do tej pory nie było lądowników księżycowych, które używałyby paliw takie, jakie się używa w rakietach kosmicznych, czyli kriogenicznych. Tutaj napędzany jest w tym wypadku ciekłym metanem i ciekłym tlenem jako utleniaczem. Zwykle lądowniki księżycowe używają paliw hipergolicznych. To jest taka nazwa, która oznacza to, że to są paliwa, które no, wybuchają, zapalają się podczas zetknięcia dwóch składników. Co jest bardzo wygodne, dlatego że jakby komora spalania takiego silnika jest bardzo prosta. Łączymy ze sobą te dwa składniki i mamy wybuch, kontrolowany wybuch, no, czyli to, co napędza rakietę, czy w tym wypadku lądownik księżycowy. Takie silniki są po prostu bardzo proste w konstruowaniu, wysoce niezawodne, to też jest tutaj bardzo ważne. Paliwo można składować w temperaturze pokojowej. Ono jest dosyć toksyczne, ale ma tą zaletę właśnie, że no jest jakby takie stosunkowo proste w obchodzeniu się. Natomiast Intuitive Machines, czyli ta firma, która stworzyła ten lądownik, poszła, no wybrała taką trudniejszą drogę. Ten silnik dzięki tym paliwom kriogenicznym, czyli paliwom, które są schłodzone do no, bardziej niż minus 150, czyli jeszcze zimniejsze, takie paliwo jest bardziej wydajne, silnik może być mocniejszy. Ten lądownik dzięki temu nie będzie leciał miesiąc, tylko właśnie 6 dni na Księżyc, ale to powoduje też, użycie takiego paliwa powoduje pewne komplikacje. I jedną z nich jest taka, że na przykład właśnie tutaj rakieta Falcon 9, te owiewki, które tutaj widzicie na tym zdjęciu, musiały zostać
zmodyfikowany, aby dostarczyć to kriogeniczne paliwo tuż przed startem. Tuż, to znaczy to tankowanie lądownika zaczęło się na 2,5 godziny przed startem. Więc jak na tankowanie lądowników czy sond kosmicznych bardzo późno, bo zwykle to jest, tankuje się je na kilka dni, zanim jeszcze nie są zintegrowane z rakietą. Tak, o tym już powiedziałem, że dzięki temu mimo wszystko no, zaletą tego używania takich paliw jest to, że ta rakieta, przepraszam, ten lądownik księżycowy może dolecieć szybciej. Ale musi to paliwo być właśnie schłodzone do no, bardzo, bardzo niskich temperatur. I tutaj pierwsza ciekawostka związana z tym startem. Teraz jeszcze na tym zdjęciu widzicie na samym środku pod nazwą Intuitive Machines widzicie taki napis Columbia. I o co chodzi? Może część z was kojarzy, że jest taka firma, która produkuje na przykład kurtki o nazwie Columbia i to nie jest przypadek, dlatego że właśnie tutaj firma Intuitive Machines weszła we współpracę właśnie z tą firmą odzieżową i taka warstwa, tutaj widzicie na tym zdjęciu, jakby gdzie macie po lewej stronie kurtkę taką zimową, termiczną, ona ma taką osłonę wewnątrz, taką złotawą. I na tym lądowniku też jest taka jakby złotawa powierzchnia. O co chodzi? Chodzi o to, że właśnie firma ta Columbia Sportswear stworzyła materiał o nazwie Omni-Heat Infinity, no tutaj piękna marketingowa nazwa, inspirowany rozwiązaniami z misji Apollo i też później wykorzystywany do ubrań właśnie do tych kurtek. To jest taka warstwa z kropkami, jakby z takich bardzo cienkich warstw złota. W kurtkach jest stosowana jako podszewka, a tu pracuje na zewnątrz zbiornika, odbijając promieniowanie, tak? Dlatego że no, w kosmosie ta część, która jest zwrócona w kierunku Słońca, no to może się nagrzewać do no, plus 100 stopni, a musi to paliwo w środku być schłodzone do minus 150, co najmniej, jak nie jeszcze mniej. Więc tutaj jest taka współpraca trochę techniczna, trochę też reklamowa między właśnie tym firmą Intuitive Machines, a po prostu tym producentem odzieży. Oczywiście to, co macie w kurtce, to nie jest dokładnie to samo, co na tym lądowniku, ale są pewne właśnie podobieństwa. I teraz tak prezentuje się lądownik. Po lewej widzicie zdjęcie po prostu tego lądownika przed włożeniem go do rakiety, a po prawej taką specjalną grafikę, która pokazuje różne części tego lądownika. Lądownik ma 4,3 metra wysokości. W przekroju jest taki sześciokątny ze średnicą 1,6 metra i sucha masa na poziomie 675 kg. Sucha, czyli sam lądownik bez paliwa. Tyle waży, a jak się dodamy paliwo, dodamy ładunek, to w całości Nova Sea waży 1900 kg, czyli prawie 2 tony. Czy to dużo, czy to mało? Mało. Tak niską masę, jak na taki właśnie całkiem spory lądownik księżycowy, udało się osiągnąć dzięki wykorzystaniu włókien węglowych i tytanu. I tutaj właśnie Intuitive Machines twierdzi, że do 130 kg jest taki lądownik w stanie zabrać właśnie ładunku na powierzchnię Księżyca. I teraz jak tutaj się przyjrzymy temu zdjęciu, to temu zdjęciu po lewej stronie, widzimy taki jakby groszek, taką pigułkę jakby po środku tego lądownika. To jest zbiornik helu, czyli takiego gazu tutaj służącego do wyrównywania ciśnień w zbiornikach paliwa i manewrowania, a zbiorniki paliwa i utleniacza to, jak tutaj widzicie po prawej stronie na tym schemacie, jeśli jakby rozłożylibyśmy
te panele, te ścianki boczne, to w środku są takie dwie kule i to są te zbiorniki właśnie paliwa. Tak, tutaj wiemy, co jest, co i jak. Oczywiście panele słoneczne. Tutaj na tym zdjęciu po lewej stronie, no jeszcze on stoi oczywiście na takim stojaku, tym żółtym, ale już lądować na Księżycu będzie oczywiście bez niego. I ciekawe ładunki, które warto wspomnieć. Więc tutaj macie taką grafikę, która pokazuje schematycznie oczywiście, jak będzie lądował Nova C na Księżycu. I tuż przed lądowaniem właśnie z tego lądownika zostanie wyrzucona, tak, dokładnie, wyrzucona kamera. Ona się nazywa Eagle Cam. Jest to kamera, która właśnie zostanie wyrzucona po to, aby dało się sfotografować i sfilmować moment lądowania właśnie tego lądownika. Jest to oczywiście to kamera eksperymentalna. Czy to się uda, czy akurat ona złapie ten moment lądowania, nie wiemy. Miejmy nadzieję, że tak, bo to byłaby naprawdę bardzo fajna rzecz, żeby coś takiego zobaczyć. Więc trzymajcie kciuki. A tu jest zbliżenie na tą kamerkę, o której mówiłem wcześniej, kiedy właśnie podczas streamu był pokazywany taki jakby schemat. To jest jedna z czterech kamer takiego systemu Scalps, który właśnie ma analizować zachowanie spalin i pyłu księżycowego wzburzonego przez lądowanie Nova C. I te badania, dokładne dane, to są cztery kamery, więc tutaj z każdego kąta będzie to analizowane. Badania mają pomóc w optymalizacji procesu lądowania właśnie w przyszłych lądownikach księżycowych. Tak, tutaj widzimy zdjęcie, jakby takie bardzo mocne zbliżenie na jedną z tych kamer, a tutaj po lewej stronie jest taka troszeczkę już rozmyta jedna, druga kamera z tego systemu. I coś, ciekawostka dla miłośników astronomii obserwacyjnej, dlatego że na tym właśnie lądowniku księżycowym jest zamontowane coś, co jest pięknie nazwane mikroobserwatorium. Waży ono tylko 0,6 kg. Nazywa się, no, czytając tak po polsku, to ja bym to nazwał ILOX, ale już rozwijam tą nazwę. Jest taka organizacja, która się nazywa International Lunar Observatory Association, w skrócie ILO, powiedziałbym, i ona wysłała takie eksperymentalne mini, a może nawet powiedzieć nano, obserwatorium. Dwie kamery mają wykonać zdjęcia nie tylko powierzchni Księżyca oczywiście, ale też zrobić pierwsze zdjęcie centrum Drogi Mlecznej z Księżyca. To jest oczywiście tester technologii dla planowanych już większych obserwatoriów tego typu. I oczywiście taki demonstrator technologii tutaj to obserwatorium chce sprawdzić też w ogóle, czy jak ono będzie w stanie przetrwać po prostu te trudne warunki na Księżycu. Oczywiście no, jest ten egzemplarz jest maleńki, ale to jest tylko taki pierwszy test, bo oczywiście to International Lunar Observatory w przyszłości chciałoby wysłać coś większego na Księżyc. I myślę, że to jest tutaj przyszłość oczywiście, dlatego że nasze tutaj nocne niebo na Ziemi jest coraz bardziej zaśmiecone przez światło, przez megakonstelacje takie jak Starlink, a tych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej będzie więcej, więc w przyszłości pewnie właśnie na przykład na Księżycu będzie to bardzo dobre miejsce do instalowania obserwatoriów kosmicznych. I co jeszcze warto powiedzieć, no to tutaj jest wizualizacja tego, jak może taki właśnie lądownik księżycowy wyglądać już po wylądowaniu na Księżycu. Tak się prezentuje w całej okazałości. 6 dni na lot jest przewidziane. Ląduje albo 22, albo 23 naszego czasu. O tym się pewnie jeszcze dowiemy w przyszłości z następnych komunikatów firmy Intuitive Machines i musimy przeliczyć strefy czasowe i wtedy będziemy
wszystko wiedzieć. To tyle z mojej strony. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, ja w tej chwili nie byłem w stanie obserwować czatu, ale myślę, że teraz będzie dobry moment na to, aby o tym porozmawiać. Możesz już włączyć siebie, Radku. Okej. I wracamy na stream. Jakie jest opóźnienie pomiędzy Ziemią a Księżycem, jeśli chodzi o wysyłane dane? A, ale widzę, że tutaj już pojawiły się odpowiedzi. Wilhelm Bakersville napisał 1,3 sekundy opóźnienia. No, mniej więcej taka jest odległość sekunda świetlna do Księżyca, więc o wiele prostsze jest na przykład sterowanie księżycowymi łazikami niż na Marsie, gdzie mamy czasami do kilkudziesięciu minut opóźnienia, kilkunastu, kilkudziesięciu, w zależności od tego, gdzie on się znajduje. Więc tutaj zdecydowanie łatwiejsza sprawa. No i też ten szybszy kontakt właśnie. Tak, jako taką ciekawostkę mogę wam też powiedzieć, że kiedyś na zlecenie właśnie Europejskiej Agencji Kosmicznej taka polska firma, która się nazywa Piap Space, robiła takie eksperymenty właśnie, że sterowała łazikiem, takim symulowanym łazikiem księżycowym, który był gdzieś tam chyba na Śląsku w jakimś kamieniołomie, był umieszczony i nawet właśnie w nocy, i to miało symulować właśnie powierzchnię Księżyca i sterowano z nim zdalnie z różnym opóźnieniem, takim właśnie opóźnieniem, jakby ten sygnał był przesyłany z Ziemi na Księżyc, albo gdyby na przykład astronauta był na orbicie Księżyca i nim sterował, no to oczywiście wiecie, to są prace badawczo-rozwojowe, takie jeszcze na wiele, wiele lat, zanim jeszcze jakaś misja może właśnie poleci w kosmos, ale takie badania są prowadzone, na ile taki łazik, na ile jesteśmy w stanie, jak szybko na przykład sterować takim łazikiem właśnie z Ziemi przy tym opóźnieniu około sekundy, a jak bardzo to nam tą pracę utrudnia. Ale jest to jeszcze, jeśli chodzi o tą relację Ziemia-Księżyc, jeszcze jest możliwe. Mm-hmm. Tutaj jeszcze Monika Kalisz pyta, ile on będzie leciał. To przypomnijmy, 22 lutego, przynajmniej tego czasu amerykańskiego, wschodniego, będzie lądowanie na Księżycu. Radek, tutaj zaznaczyłeś, że może to być już 23 u nas. W każdym razie ja jestem przygotowany na to, aby transmitować również lądowanie tego lądownika. Tak, jeśli chociaż, Radku, będziesz... Tak? Chociaż, znaczy ja od razu zgadzam się, że tak, chętnie przyjdę do was, natomiast zastanawiam się właśnie, czy to będzie, że tak powiem, wizualnie bardzo ciekawe, bo pamiętam lądowanie tej indyjskiej sondy Chandrayaan 3, gdzie tak naprawdę no, pokazywano na przykład Centrum Kontroli Lotów i tak naprawdę to, że wylądował, widzieliśmy po prostu na słupkach telemetrii i tam prędkości relatywnej w stosunku do Księżyca, czy się porusza, czy nie. Tak. Więc wiecie, to no tutaj nie będzie to tak pewnie, wiecie, specjalnie pięknie celebrowane, ale oczywiście my tutaj z Mateuszem możemy dostarczyć ciekawy, zabawny, nie do końca poważny komentarz i wtedy na pewno będzie nam tutaj raźniej oglądać. Mm-hmm. To też chciałem dodać, że najczęściej na żywo jednak przekazywana jest telemetria i po prostu wiemy, czy wylądował, czy nie, ale dlaczego przede wszystkim też jestem chętny do tej transmisji, ponieważ jest to czwartek, jest to 22 lutego czwartek, najprawdopodobniej godziny wieczorne, zobaczymy jeszcze jak to będzie, ale u nas w czwartek na kanale najczęściej są takie astropogawędki, więc nawet w ramach tej astropogawędki możemy sobie zobaczyć, co będzie działo się z misją Odyseusza. Tak, tutaj Zbyszek z Olsztyna właśnie pisze, że może ta kamerka pokaże. No tak, tylko nie sądzę, żeby to było na żywo, nie? Bo to jest, myślę, że dopiero jakby najważniejsze jest, żeby była komunikacja z Ziemią i do tego będzie pewnie, a już w ogóle lądownik będzie skupiał się przede wszystkim na wylądowaniu. I dopiero jeśli to wszystko zadziała, no to po jakimś czasie zostanie przesłane na przykład te zdjęcia czy wideo i zobaczymy to pewnie troszeczkę później, jeśli wszystko się uda. Mm-hmm.
Też tak myślę, że na żywo na pewno nie, aczkolwiek może już kilka chwil po wylądowaniu dostaniemy jakiś pierwszy obraz, może jakąś pojedynczą klatkę, tak, nie do końca doskonałą, prawda? Ale może coś takiego mieć miejsce też w miarę upływu czasu, kiedy będziemy zbliżać się do tego lądowania, może też więcej informacji będzie dostępnych, jak to właściwie będzie wyglądało. Tak. Myślę, że z racji tego... Tak? Ja chciałem tylko powiedzieć, że wiecie, podczas naszego poprzedniego wspólnego live'a, kiedy mówiliśmy o starcie tego poprzedniego lądownika Peregrine, no do lądowania, nawet do próby podejścia do lądowania nie doszło, więc tutaj, no jak to się mówi, nie dziel skóry na niedźwiedziu. Może do tego nie dojdzie. Miejmy nadzieję, że jednak przynajmniej ta próba zostanie podjęta. Tutaj teraz widzę na streamie, że akurat lądownik przelatuje nad Madagaskarem, zaraz będzie przelatywał, więc tam macha pingwinom z Madagaskaru oczywiście, ale to trzymamy kciuki, żeby tutaj się to powiodło, to lądowanie, żeby lądownik w ogóle doleciał do Księżyca, ale musimy sobie zdawać sprawę, że no, to jest pierwszy lądownik księżycowy tej firmy. Kosmos jest bardzo trudnym środowiskiem. Firma podeszła do skonstruowania lądownika bardzo ambitnie, dlatego właśnie, że wybrała te paliwa kriogeniczne, które muszą być schłodzone do bardzo niskich temperatur. Cięższe jest przy tego typu silniku właśnie jego odpalanie, więc tam no niestety, ale jest no tysiące różnych rzeczy małych, które mogą pójść nie tak, które mogą albo utrudnić, albo bardzo uniemożliwić niestety to lądowanie, więc trzymamy kciuki, żeby to się udało, ale no niestety szanse na to, że wszystko pójdzie idealnie, są, wydaje mi się, że jednak bardzo małe. Mhm. Dużo rzeczy dzieje się po raz pierwszy przy tej misji i to jest zawsze coś, co jednak powoduje lekki niepokój. I masz rację, ostatnio też nagadaliśmy się o tym lądowaniu Peregrine, a ostatecznie wyszło tak, że już po samym starcie pojawiły się pierwsze problemy. No ale tutaj wiesz, zawsze trzeba być tej dobrej myśli jednak. Mhm. Ja tutaj też jakoś podskórnie czuję, że chyba już, no to znaczy tak, czuję i mówię, że chyba. Ale tak rzeczywiście delikatną rezerwę trzeba sobie zostawić, ale czuję, że chyba to już się uda, że to już będzie ten pierwsze udane lądowanie prywatnego lądownika. Chociaż nie mam ku temu absolutnie żadnych podstaw, a nawet Mateusz, właśnie tak jak powiedziałeś... Że szklanka do połowy pełna, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Czyli 22 lutego, pamiętajcie, za tydzień lądowanie, jeśli nic złego po drodze się nie wydarzy. Tutaj powoli zbliżamy się do momentu właśnie. O tym chciałem też powiedzieć. Tak, czyli właśnie do separacji drugiego stopnia rakiety Falcon 9 z właśnie lądownikiem Nova C. Więc zaraz tutaj powinien ten stream od NASA i SpaceX się zmienić i zobaczymy, czy to się powiedzie. No, myślę, że tutaj jest bardzo prawdopodobne, że tak się stanie, ale no oczywiście nie mamy tutaj pewności co do tego. Ja tutaj jeszcze wyróżniłem wcześniej też komentarz Meteo, że dzisiaj Astropogawędka wyjątkowo z rana z powodu startu rakiety. Dokładnie tak jest. O, już mamy stream. Wieczornej Astropogawędki nie będzie, zwłaszcza, że przygotowane są też transmisje na jutro. O tym też wam powiem pod koniec tego streama. A my wracamy do tego, co dzieje się na kanale NASA. Tutaj ciekawość zrobił bardzo ciekawy komentarz, więc tutaj dobry nick. Powiedział, że lądownik Eagle z misji Apollo też był prywatny, robiła go firma Grumman. NASA od prawie zawsze korzysta z prywatnych firm. Tak, ale bo tym razem te zasady jakby troszeczkę są inne, dlatego że wcześniej jakby NASA tworzyła plany takich lądowników, sond kosmicznych i później firmy prywatne, owszem, wykonywały te plany, ale nie miały praw jakby do komercyjnego wykorzystania tych
tych lądowników, statków kosmicznych i tak dalej. Tym razem NASA jakby tak naprawdę tylko kupuje tą przejażdżkę na Księżyc, ale firma Intuitive Machines posiada pełne prawa do swojego lądownika, może go sprzedać komu chce, firmom prywatnym. Oczywiście pewnie ze względu na prawo w USA nie może sprzedać go Chinom albo nie wiem, Korei Północnej, ale generalnie zachowuje prawa własności intelektualnej do swojego lądownika, bo NASA tak naprawdę kupuje tylko i wyłącznie tą przejażdżkę, usługę zawiezienia swoich eksperymentów na Księżyc. I tu jest ta różnica w stosunku do tych poprzednich misji, gdzie wcześniej po prostu tak naprawdę NASA tylko wynajmowała po prostu firmy prywatne do wykonania tego lądownika. Mm-hmm. A ja odpowiem na komentarz Andrzeja Harmacińskiego. Jak będzie wyglądał kąt trajektorii lotu w kierunku Księżyca? Musi lecieć z wyprzedzeniem, aby się z nim spotkać? Dokładnie tak. Musi znaleźć się tam, gdzie Księżyc znajdzie się 22 lutego. Czyli teraz widzimy tutaj drugi stopień jeszcze odpalił silnik. Tak. Właśnie widzimy właśnie, jak się rozpali ten dzwon dyszy silnika i niedługo też zaraz nastąpi już zakończenie jego pracy i niedługo po tym będziemy mieć oddzielenie właśnie sondy lądownika od drugiego stopnia. I około godziny 8 już myślę, że będziemy kończyć tę transmisję, ale zachęcam, pozostańcie do samego końca. Pożegnamy, pomachamy lądownikowi Odyseusz w jego drodze do Księżyca. I zaprosimy na relację z lądowania, miejmy nadzieję. właśnie. I na kolejne transmisje też, które tutaj są zaplanowane. Jutro będzie działo się bardzo ciekawie, z tego co widzę, to nawet pogoda zaczyna nam bardziej sprzyjać. No wczoraj ja tutaj w Warszawie to już mogłem naprawdę, czuło się wiosnę. Mm-hmm. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie, chociaż chyba znając pogodę w Polsce, to jednak jeszcze tam nam troszeczkę przymrozi. Delikatnie przymrozi, będzie chłodniej, ale jutro wiosnę poczujemy naprawdę. Jeśli nic się nie zmieni, bo pamiętajmy, żyjemy w Polsce i jest luty. Idzie luty, wszystko się może buty, zdarzyć. Tak, jeszcze tutaj. Tak. A kwiecień plecień, a w marcu jak w garncu, więc. And new hardware for SpaceX that enabled fueling of the IM-1 lander on the pad with cryogenic methane and oxygen. Now to be able to do that, to skoro tutaj czekamy na właśnie jeszcze oddzielenie się właśnie lądownika księżycowego, to warto powiedzieć o tym, że niedługo chyba będzie też start bardzo ciekawej chińskiej sondy kosmicznej, której nazwy nie pamiętam. Ale też no, jej nazwa po prostu w języku chińskim nie pomaga w zapamiętaniu. Natomiast jest to taka sonda, która pomaga Chińczykom w tym, żeby komunikować się z ich sondami kosmicznymi, nawet jeśli są po tej niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Bo teraz tutaj lądownik Nova C tą sekwencję na przykład lądowania zacznie, kiedy będzie właśnie po tamtej stronie Księżyca, niewidocznej z Ziemi, no i nie będzie z nim komunikacji. A Chińczycy, kiedy lądują swoje sondy Chang'e na Księżycu, nawet po tamtej stronie, to mają satelitę na orbicie Księżyca, który cały czas krąży po takiej orbicie, że zawsze go widać z Ziemi i można po prostu przekazywać dane, telemetrię i tak dalej. Mm-hmm. Jestem bardzo ciekaw. Radku, wiesz, ja tylko wspomnę, że coś się stało z twoją kamerką. Zawiesił nam się obraz. Nie wiem, może zresetuj sobie coś. Zobacz, czy tam nic ci się nie odłączyło. Wiesz co, ja chyba nie jestem tego w stanie zresetować inaczej niż po prostu przez
zakończenia tego połączenia telefonicznego, więc mogę po prostu... Okej, to może się rozłączymy na sekundkę i powrócisz do nas? Tak. Dobra. Może tak będzie lepiej. I witam cię ponownie. Tak, stara zasada, informatyka, wyłącz i włącz. Po prostu. Szkoda, że innych rzeczy nie możemy tak naprawiać, nie? Samochodu albo czegoś takiego. Jak w tych, są takie dowcipy, tak? Że właśnie jadą kumple samochodem. Tak, widzę, że niektórzy zobaczyli. Tak? Przerwałem ci. Nie, to tylko po prostu chciałem przypomnieć ten żart właśnie, że tam jedzie właśnie kilku kumpli samochodem i jeden z nich to informatyk. No i właśnie psuje się samochód i mówi, a to nie wystarczy wyjść i wejść, żeby go naprawić. No niestety z samochodami tak nie ma. Tak, tutaj zauważył Adam, Skype wiecznie żywy. Słuchajcie, to już jest któraś transmisja, którą robimy z Radkiem i zawsze coś dodajemy, zawsze coś testujemy nowego. Powolutku mamy to już tak mocno dograne, że już coraz mniej rzeczy nas zaskakuje, ale jak się okazało, najmniej problemów z połączeniem i z wyświetlaniem prezentacji właśnie sprawiał Skype. Próbowaliśmy różnych Teamsów, Zoomów, TeamViewerów, a na Skype'ie wszystko jest takie intuicyjnie proste, ale mamy jeszcze jeden plan na to, aby to jeszcze łatwiej zrobić. Też sobie to przetestujemy w najbliższym czasie. Tak, ale też czasami po prostu kwestia tego, że na przykład po prostu mamy tutaj pootwieranych wiele okien i im dłużej ta transmisja trwa, nasza relacja, no to tutaj też, nie wiem, RAMu więcej schodzi i czasami po prostu też coś się może zaciąć i no niestety nie mamy nad tym do końca kontroli. Tak, tak samo ja dzisiaj po raz pierwszy właśnie sprawdzam ten odsłuch na słuchawce i dodatkowo nasłuchiwanie OBS-a, więc tutaj też przez to na początku nie było tego streamu, nie było tego dźwięku ze streamu NASA, ale to jest kolejna rzecz, którą już będę wiedział jak zrobić i coraz lepiej to myślę, że nam wychodzi. No i tutaj naprawdę teraz już jest bardzo, bardzo blisko. O, widzimy właśnie... Tak. Widzimy właśnie lądownik jakby od dołu. Tutaj widzimy nóżkę, jedną z nóżek do lądowania i ta powierzchnia, no to jest to, co osiądzie na Księżycu, tutaj z tym napisem Crisium, tak? To jest właśnie jakby od spodu nóżka lądownika, to po prawej stronie... To i takie... separacja. Tak, to był właśnie po prawej stronie, widzieliśmy ten taki łącznik między drugim stopniem rakiety a lądownikiem. O, jakie pięknie, naprawdę widać wszystkie nogi do lądowania. Ich jest dużo, aby tutaj nie było wątpliwości, że on dobrze wyląduje. Nie cztery, a sześć nóg. Piękna taka jakby gwiazda, rozeta i oddala się majestatycznie. Pięknie to wygląda. No to teraz trzymamy kciuki, nowa gwiazda na niebie, pisze Jurek Konarski, tak, nowa ruchoma gwiazda na niebie, gdyby dziś wieczorem była dobra pogoda, byłoby o wiele łatwiej go złapać, byłby szybszy i na pewno jaśniejszy, nie wiem jak to będzie jutro, ale właśnie chciałbym wszystkim przypomnieć, że jutro widzimy się na transmisji live z obserwacji Słońca o godzinie 12.30. Wszystkie linki do transmisji zobaczycie w przypiętym komentarzu. Potem wieczorem obserwacja nieba na żywo około godziny 17.30 i też chciałbym przypomnieć o transmisji wtorkowej 20 lutego godzina 20 z profesorem Szymonem Kozłowskim o meteorytach. Meteoryty od A do Z, rozmowa na żywo. Więc będziecie mogli tutaj być z nami live i zadawać profesorowi pytania na czacie. Tak jak to wyglądało ostatnio choćby z Gabrielem Murawskim. Będzie to kolejny taka astropogawędka właśnie z tej serii. Zapraszam Was serdecznie.
Przede wszystkim dziś zapraszam na jutro, o tej wtorkowej transmisji jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Właśnie te godziny rozpoczęcia transmisji widzicie z gwiazdkami, ponieważ jak wiecie obserwacje nieba są uzależnione od wielu czynników, przede wszystkim od pogody, ale też od prawidłowego ustawienia i działania sprzętu, więc tutaj te godziny będę starał się, aby były takie jak na tej załączonej grafice, natomiast mogą wystąpić delikatne przesunięcia związane z technikaliami, czy też właśnie z pogodą, więc już tutaj wszystkich serdecznie zapraszam. Będziecie przekierowani też po tej transmisji na kolejną, na tę jutrzejszą słoneczną. Zobaczcie, tutaj jeszcze mieliśmy kilka ujęć z lądownika, ale teraz już widzimy. Tak, ale to są ujęcia, znaczy to są animacje, tak? Tak, to są animacje, rzeczywiście, bo włączyłem w ostatniej chwili i myślałem, że może przez chwilkę pokazywali coś. Łukasz Nijak, bardzo ci dziękuję za tak potężne wsparcie, za tak ogromnego super czata. Tak, był taki serial. Magicy to jest jeden naprawdę z wspaniałych seriali. Można go oglądać wiele razy. Był taki odcinek, gdzie chyba był brygada antyterrorystyczna próbowała rozbrajać bombę. I oni właśnie pytają się, jakim systemem operacyjnym jest ten komputer, który sterował tym łazikiem, który miał tam właśnie chyba tą bombę rozbrajać. Oni mówią, Windows Vista, o nie, wszyscy zginiemy. Więc, tak. Dobrze, moi drodzy. Powolutku. Zbliżamy się do godziny 8, tak jak to było wstępnie zaplanowane. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za udział w tej transmisji. Pożegnaliśmy lądownik Nova C w drodze na Księżyc. Ja Was zapraszam na jutrzejsze transmisje. Bardzo dziękuję Radkowi za to, że po raz kolejny nas odwiedził i mam nadzieję, że już za tydzień w czwartek będziemy transmitować bezpieczne lądowanie tego lądownika Odyseusz. Tak jest. Dzięki ogromne, serdeczne za to, że byliście z nami na żywo. Jeśli jeszcze właśnie potrzebujecie więcej kosmosu troszeczkę, to zapraszam do siebie na kanał Winmore Space. Tutaj w tytule tej relacji na żywo jest jeszcze link. I do zobaczenia, czy to za tydzień, czy na innych właśnie wideo albo live'ach. Mm-hmm. Tak, bo teraz będzie dużo się działo. Mamy też start tej misji Crew 8 i zobaczymy, w jakich to będzie godzinach. Najwyżej też będziemy się ugadywać na jakąś transmisję dla naszych widzów na kanale. Dziękuję Wam. Dziękuję Tobie, Radku, jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych rzeczach. Cześć. Cześć, pozdrawiam.